Leszek chyba wymyślał. Nazwa wbrew pozorom jakiś ma sens. Bardzo nam się spodobała ta nazwa, bo ona jakoś udawała ducha tych inteligentnych ludzi, jednostek, które pracują w zespołach i coś potrafią niezwykłego zbudować. 86. Jesteśmy skoncentrowani w kilku miejscach na świecie. W niektórych mamy biura, w niektórych jeszcze nie. Tam, gdzie jest nas dużo, to Gliwice, Wrocław, Kraków, Warszawa i Urugwaj, Montevideo. Im więcej pracowaliśmy z tą technologią, tym jak gdyby odkrywaliśmy więcej jego potencjału, zapotrzebowania. Podobała nam się ta technologia zarówno od strony jak gdyby tworzenia w niej tego, co tworzyliśmy, jak i tej warstwy biznesowej. Trochę był taki bet i wynik researchu. Chcieliśmy wejść w technologię, która rośnie, która jest ciekawa. Kiedyś ta technologia trafiła w rynek, a my zdecydowaliśmy się wykorzystać tą niszę. I stąd się to w sumie wzięło. Zespołu, który można policzyć na jednej ręce, który ma raz w kamienicy w Warszawie. Zrosimy się do 80-osobowej organizacji w ciągu w zasadzie 5,5 roku. Dla mnie największy sukces był, pamiętam, jak wynajęliśmy to biuro. To był taki przełom, że to było takie duże, takie było nasze. Zrobiliśmy po hakersku podłogę z płyty OSB, meble tam z płyty OSB. No chyba to, że w którym miejscu jesteśmy po tak krótkim czasie. To jest taki wspólny stół, przy którym siedzą wszyscy zainteresowani stworzeniem danego produktu po to, żeby zbudować to, co trzeba i tak, jak trzeba. To jest taki twór, że kiedyś to się nazywało współpraca, że się gromadzili ludzie i rozwiązywali problemy, tylko potem się poszufladkowali u siebie w piwnicach każdy i przesyłali do siebie dokumenty. Potem przyszedł czas, w którym wszyscy powiedzieli, że nie, to tak nie może być, my musimy rozmawiać, my musimy współpracować i rozwiązywać razem problemy, a nie przesyłać sobie dokumenty. A potem ktoś to nazwał BizDevOps. Dla mnie to jest połączenie spojrzenia na biznes, który robimy, na to i na to, jak go robimy od strony technicznej. To znaczy staramy się zrozumieć biznes jako, nie wiem, osoby w projekcie albo jako osoby budujące coś i mamy przy tym też zrozumienie tego, jak robimy te produkty. Ja bym to tak trochę ujął prostymi słowami.